Janusz Fertner, witam Państwa bardzo serdecznie w Onet Rano Wiem. Dziś porozmawiamy o chorobie, która zwłaszcza gdy pozostaje niezdiagnozowana, może przemienić życie kobiet w piekło. Porozmawiamy o endometriozie. Zanim przejdziemy do rozmowy, zobaczcie, drodzy Państwo, spot przygotowany przez Fundację Endopolki. Dbam o środowisko, nie latam na wakacje, bo oszczędzam na procedurę in vitro. Odpoczynek na macie jest super. Chociaż wolałabym poćwiczyć, ale ból mi nie pozwala. Lubię nosić getry. Muszę, bo z takim brzuchem w nic innego się nie mieszczę. Psy są o wiele lepsze niż dzieci. Są lepsze, bo możemy je mieć. Niepłodność, przewlekłe zmęczenie, problemy jelitowe, spuchnięty brzuch, niewyobrażalny ból podczas miesiączki. To endometrioza, choroba, z którą żyje ponad 2 miliony Polek, a większość nawet o tym nie wie. Wejdź na stronę Fundacji Endopolki i dowiedz się, czym jest endometrioza. A w przygotowaniu tego spotu brał także udział Piotr Szubryt, nasz kolega z Onetu. Bardzo dziękujemy. To bardzo ważny spot. Mam nadzieję, że dotrze do jak największego grona osób. A z nami są dziennikarki Karolina Kaja-Gołuchowska o Feminin i Sandra Hajduk. Dziękuję, że jesteście z nami. 2 miliony kobiet może cierpieć na endometriozę, a równocześnie większość może o tym nie wiedzieć. To brzmi szokująco. Może Karolina najpierw, z czego to się bierze? To jest bardzo ciekawe pytanie. I my z Sandrą o endometriozie pierwszy raz rozmawiałyśmy w moim podcaście Rok dla Ciała. I tutaj chodzi o nierówność w dostępie do medycyny i o dyskryminację kobiet, jeżeli chodzi o dostęp do medycyny. Ponieważ jeżeli to mężczyźni decydują, jakie elementy medycyny są eksplorowane, jakie badania są przeprowadzane, jeżeli nasza medycyna jest oparta właśnie na męskich ciałach, na męskich schorzeniach, nie bez powodu, jeżeli chodzi o zawały kobiece, to one są traktowane jako atypowe, ponieważ historia medycyny oparta była na badaniu mężczyzn, więc nagle jak kobieta trafia z zawałem do szpitala, to okazuje się, że jest atypowa, ponieważ nie jest mężczyzną. I dla mnie endometrioza jest takim idealnym przykładem właśnie takiej choroby, że kobieta przychodzi do lekarza i mówi, boli mnie i ten ból jest niezrozumiany, no i słyszy, weź tabletki przeciwbólowe. I nie bez powodu większość kobiet ma takie doświadczenia jak Sandra, że 8 lat, bo u ciebie to było to tak, podręcznikowe 8 lat, dokładnie, chodzi po lekarzach i nie dostaje pomocy. I wydaje pieniądze, to też jest o dyskryminacji ekonomicznej, bo wydaje pieniądze najpierw na lekarza, a potem na operację. To jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, a endometrioza to jest zagrożenie życia, zdrowia i też niemożność podjęcia decyzji o macierzyństwie. Sandra, to od początku wszystko przygnębiająco bardzo brzmi. Chciałem tylko to podkreślić, bo w ogóle nie zdawałem sobie z tego sprawy i rozumiem, że to jest w ogóle szerszy problem tak naprawdę dostępu do badań, do leczenia, do diagnozowania i tej nierówności między mężczyznami i kobietami. Sandra, ty zmagasz się z tą chorobą. Kiedy po raz pierwszy zorientowałaś się, że to może być endometrioza, bo trwało to rzeczywiście długo? Wiesz co, ja miałam kilkanaście lat, tak naprawdę ja miałam zawsze bardzo bolesne miesiączki, ale jak słusznie Kaja zauważyła, taka twoja uroda, to jest hasło właściwie przewodnie tej choroby i wiele kobiet słyszy to w gabinetach, taka twoja uroda, po prostu masz bolesne miesiączki i tak też mi mówiono przez albo lata. Albo przejdzie jak zajdziesz w ciążę, albo jak zaczniesz prawie albo jeszcze seks. Milion innych bzdur, taka jest prawda. Ale to na moment się tylko zatrzymamy, tak. Bo to jest dosyć szokujące, ale też właściwie pozostające bez żadnego drogi wyjścia. No bo co z taką poradą jedną albo drugą zrobić? Poradą ginekologiczną jest poczekaj, aż zajdziesz w ciążę i zaczniesz uprawiać seks. Gdyby można było to napisać na recepcie, to myślę, żeby było najczęściej wypisywane. Tak, my się tutaj trochę śmiejemy, ale tak naprawdę sprawa jest poważna, bo ja czekałam na swoją diagnozę 8 lat od momentu, kiedy po raz pierwszy poszłam do lekarza z podejrzeniem, że coś jest nie tak. Ja miałam, dzisiaj już to wiem, bardzo charakterystyczne objawy dla endometriozy. Moja endometrioza wiąże się między innymi z zaparciami, bardzo ciężkimi bólami brzucha, mdłościami, objawami, które dzisiaj wiemy, że są charakterystyczne dla tej choroby, ale wtedy słyszałam naprawdę absurdalne argumenty i absurdalne pomysły na to, co to może być. Fakt jest taki, że też rozwinęła się od tamtej pory bardzo wiedza na temat endometriozy, między innymi dzięki temu, że organizujemy takie spotkania jak dzisiaj, ale też argument, który ja chciałabym podnieść, to to, że bardzo często lekarze misinterpretują te zaburzenia, te objawy i odsyłają kobiety do domu z zupełnie innymi diagnozami. Dlatego właśnie, że prawdopodobnie sami nie mają wiedzy, jak diagnozować endometriozę. Ja na szczęście trafiłam finalnie do dobrego lekarza. Będę też czasami dopytywał, być może trochę zaskoczony z tą swoją perspektywą niepełną, którą mam.
Jak lekarze mogą być zaskoczeni, albo jak to jest możliwe, że nie potrafią diagnozować, dostrzegać symptomów choroby, na którą cierpi tak wiele osób, mówimy o 2 milionach kobiet w Polsce i o której jest tak głośno? Wiesz co, to jest właściwie pytanie do lekarzy i do środowiska medycznego. Ja z mojego doświadczenia mogę ci powiedzieć, że większość lekarzy, do których trafiałam, miałam wrażenie, że bagatelizowali rolę endometriozy i to, że w ogóle ta choroba jest tak powszechna, a o liczbach pewnie też powie Kaja, tak dotkliwa dla wielu kobiet i wydaje mi się, że ja finalnie trafiłam do lekarza, który zdiagnozował u mnie endometriozę poprzez USG, o którym też sobie tutaj za USG, które miałaś wielokrotnie robione w innych gabinetach. Otóż to. I wszyscy inni lekarze wcześniej nie widzieli tego problemu, więc wiesz, odpowiadając na twoje pytanie, nie wiem dlaczego tak jest, ale wiem, że zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach i zwłaszcza u tych kobiet, które mają bardziej ograniczony dostęp do lekarzy niż ja, mieszkająca w stolicy, jednak uprzywilejowana, mam wrażenie, że jest to gigantyczny problem. To jest kulturowe, to jest społeczne. Arystoteles powiedział, że kobieta to jest okaleczony mężczyzna. I niestety tego rodzaju myślenie pokutuje nawet teraz i to jest to, na czym została zbudowana współczesna medycyna. Jeżeli my mamy podświadomie uprzedzenie polegające na tym, że kiedy kobieta przychodzi do nas z bólem, to ona histeryzuje. Tak powinno być, nie? Znaczy w sensie, znaczy, chodzi mi o to, że tak jest i tak nie powinno być. Tak, znaczy kobieta nie histeryzuje i nie mamy zaufania do kobiety, to niestety te nasze podświadome uprzedzenia sprawiają, że traktujemy nasze pacjentki, nawet jeżeli chcemy być uczciwi, chcemy być w porządku i dlatego tak ważne jest rozmawianie o tym. Więc ja bym tak na to odpowiedziała, trochę filozoficznie, ale moim zdaniem na tym to polega ostatecznie. Ja myślę też, że to, że my się tutaj dzisiaj spotykamy, jest przede wszystkim po to, żeby te kobiety, które nas oglądają, które są przed ekranami i widzą teraz nas i myślą sobie, może ja też mam endometriozę, żeby się nie bały szukać, żeby nie poprzestawały na jednej, drugiej, właśnie, trzeciej bo teraz diagnozie. Właśnie pomyślałem, zwłaszcza o osobach najmłodszych, czy młodych dziewczynach, które... No właśnie słyszą teraz te hasła być może, to znaczy taka twoja uroda, no masz okres i po prostu to, no tak go przechodzisz i nic się nie da z tym zrobić, tak, więc do nich chyba możemy teraz najbardziej ten komunikat pokazywać. Tak, obalmy ten mit, to nie jest tak, dziewczyny, że jeśli macie okres, jeśli macie miesiączkę, to was ma boleć, nie powinno was boleć, to nie jest normalne, nie jest naturalne, to pierwsza rzecz. Druga rzecz to ja bym rekomendowała jednak chodzenie do więcej niż jednego lekarza, bo ja też byłam przekonana na początku, że mój lekarz wie najlepiej, a później się okazało, że wielu lekarzy po nim też tego nie wiedziało i dopiero finalnie... Sandra, jak wyglądało takie życie codzienne, gdy ten ból był najsilniejszy? To znaczy, co tabletki przeciwbólowe, jedna, druga, trzecia? Jest etap, na którym tabletki już nie działają, wiesz? To jest tak, że ja brałam najcięższe możliwe leki, dostępne leki przeciwbólowe. To jest tak, że przyjeżdżała karetka, ponieważ mój mąż, wtedy jeszcze narzeczony, nie wiedział, co mi jest, a ja nie byłam w stanie wstać z łóżka. Po prostu to był tak silny ból brzucha. To jest etap, kiedy powiem to wprost, masz zaparcia, które trwają kilka dni i to jest już zagrożenie, tak naprawdę poważne zagrożenie dla zdrowia. To jest sytuacja, w której uniemożliwia ci to funkcjonowanie społeczne, funkcjonowanie zawodowe, dokładnie. To jest nie tylko ból fizyczny, ale dodajmy, bo to bardzo ważne, to jest też ten czynnik, że kiedy nie wiesz, co ci jest, kiedy... Ja powiedziałam to w rozmowie z Kają w jej podcaście, że wiem, że to się też obiło gdzieś tam echem, bo być może to kontrowersyjne, ale ja wolałabym usłyszeć, że mam raka, bo przynajmniej wiedziałabym, co mi jest, niż funkcjonować przez lata z tym, że ty sobie to wymyśliłaś, że może nic ci nie dolega. To jest naprawdę życie w psychozie, to jest życie w totalnym wariactwie i to jest myślenie o tym, że kurczę, może faktycznie ja sobie to wymyśliłam. Powiedzcie, jak wiele zmienia diagnoza. To znaczy, jak zmienia się życie po tym, gdy już wiemy, że jest to endometrioza i jak wygląda później leczenie? Przede wszystkim pojawia się jakiś plan, tak? Bo też pamiętajmy o tym, że pójście do ginekologa jest czymś bardzo intymnym. Endometrioza to jest choroba, która dotyczy kobiet w wieku rozrodczym. To są generalnie młode kobiety. Więc ja absolutnie zgadzam się z tym, że należy pójść do wielu lekarzy, ale to jest też... pewne, może nie przekroczenie naszych granic, ale taka intymna sytuacja, w której my się znajdujemy wielokrotnie. A też niestety, i to wiemy z rozmów z kobietami, ginekolodzy często do tych tematów podchodzą niedelikatnie i też młode dziewczyny słyszą w gabinetach teksty, których nie powinny usłyszeć. Więc z tego, co my też wiemy z rozmów z kobietami, które tą endometriozę mają, po pierwsze, nie czujemy się jak wariatki. Wiemy, że jesteśmy chore, tak? Wiemy, ja nie mam endometriozy, ale już wczuwam się, że jestem razem z wami, ale bo jest jestem. Ale jest zdrowia psychicznego przy takiej sytuacji. Ale też potem przychodzi temat finansowy. O tak. Ponieważ Sandra powiedziała w naszej rozmowie, że ona zapłaciła te kilka lat temu za swoją operację około 8 a 10 tysięcy złotych. Tak. Ale często ty o kosztach operacji dowiadujesz się już po wykonaniu tej operacji. I więc wyobraź sobie, że się budzisz i słyszysz, że masz zapłacić 40 tysięcy, a potem się okazuje, że potrzebujesz jeszcze 10 takich operacji. Otóż to, bo to myślę warto zaznaczyć i powiedzieć tym osobom, które nie do końca wiedzą, czym jest endo. I to już mówicie o sytuacji
menstruacji po diagnozie, tak, która miałaby być już takim dobrym okresem, w którym tak dochodzimy do zdrowia, ale to są kolejne problemy. Diagnoza jest startem, nie jest finałem i tak naprawdę tych operacji możesz mieć wiele, ponieważ endometriozy nie załatwia jedna operacja. Znaczy są takie sytuacje, w których jedna wystarczy, ale ja jestem przykładem na to, że ja aktualnie mijają 2 lata od mojej operacji i już czuję, że pewnie niedługo będę musiała pójść na kolejną. Więc to jest po pierwsze aspekt ekonomiczny, o którym mówiła Kaja, ale to jest też aspekt tego, że jest się w nieustannym leczeniu tej choroby. Znaczy tego się nie da załatwić jednym zabiegiem. To jest bardzo ważne i myślę, że to jest też istotne, żeby to wybrzmiało, że bardzo potrzebujemy tego, żeby te zabiegi były refundowane i myślę sobie, że może zamiast 500+ to EndoPlus na przykład. No, mamy w ogóle jeszcze kilka innych miliardów wydawanych w różnych kierunkach w Polsce, które można by lepiej z pewnością przekazać. Kaja, gdy czyta się historię kobiet, które cierpią na endometriozę, no to pojawia się też bardzo często kwestia zdrowia psychicznego, potrzebnego wsparcia psychologicznego. Jednak to są, no to jest sprawa chyba, w której każdy z nas jest w stanie sobie wyobrazić, że no, takie choroby jak depresja, to przy okazji mogą towarzyszyć endometriozie. Super, że o tym mówisz. No, wszyscy byliśmy bardzo poruszeni tymi badaniami dotyczącymi młodzieży, tak? I pobiliśmy niechlubny rekord samobójstw w Polsce i myślę, że endometrioza, podobnie jak inne sytuacje, które są po prostu w życiu izolujące, dokładają się do tego cierpienia i myślę, że my wszyscy potrzebujemy się trochę obudzić i powiedzieć sobie, po pierwsze, my bądźmy dla siebie lepsi, ale też systemowo potrzebujemy rozwiązań, które będą wspierały Polaków w tym czasie popandemicznym, czasie kryzysu, tak żeby oni mogli zadbać o swoje zdrowie. Tak jak wiemy, pomoc psychologiczna, jeżeli chodzi o NFZ, też działa średnio, można z niej skorzystać, ale nie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne. Te usługi stają się coraz droższe, psychiatria dziecięca leży i po prostu mamy spory problem. Więc też takie materiały, jakie ty tworzysz w kontekście zdrowia psychicznego, są bardzo ważne. Sandro, to gdybyśmy sobie wyobrazili jeszcze raz osobę, która sądzi, że może zmagać się z takim problemem, aczkolwiek nie za bardzo wie, co robić. Odczuwa ból, o którym mówiłaś wcześniej, że właściwie, czy razem mówiłyście, bo też o tym aspekcie zawodowym nie zdążyliśmy porozmawiać, możemy sobie tylko wyobrazić, jak ciężko jest pracować z takim bólem. Właściwie jest to niewykonalne. Wyłącza nas to często na pewno z życia. Ale podsumowując, endometrioza, zastanawiamy się, co się z nami dzieje, co się dzieje z naszym organizmem. Dziewczyny zastanawiają się, jakie kroki wykonać. Przede wszystkim szukamy wśród lekarzy tych najlepszych, którzy są w zasięgu naszej ręki. Tak na dobrą sprawę to lekarz jest tutaj tym startem, o którym mówiłam wcześniej, bo od diagnozy wszystko się zaczyna. Teraz jest mnóstwo kampanii, również Fundacja Endopolki, ale w ogóle jest mnóstwo akcji społecznych, które nagłaśniają temat endometriozy. Warto tam zaglądać, warto szukać polecanych lekarzy, właśnie, polecanych gabinetów. Właśnie, warto skorzystać z tego wsparcia kobiet, tak, które przeszły już drogę. I to jest kolejny przykład tego, jak to siostrzeństwo, o którym mówimy, jest ważne, bo ostatecznie to właśnie te kobiety dla nas będą i tak jak Fundacja Endopolki powiedzą nam, gdzie warto szukać wsparcia. To jeszcze na koniec króciutko bardzo. Widzicie tutaj jakieś pole szersze do działania dla państwa? Zaczęłaś, Sandro, tutaj taki apel, chciałaś już 500+ wyłączyć i przekazać na endometriozę, ale i to jakoś pogodzić. No właśnie, widzisz tutaj pole, chociażby w kwestii właśnie refundowania tych leków czy zabiegów. Ja widzę konieczność, Janusz, bo to jest tak, że jeżeli my mówimy o tym, że 1 na 10, 1 na 8 kobiet chorują na endometriozę, to nie jest choroba marginalna. Jej się nie da, o niej się nie da zapomnieć. A nie wiemy ile, bo tych diagnoz jest tak. Oczywiście, mało, że tak. Jasne, że widzę i wiem, że są podejmowane działania w tym kierunku. Słyszałam o tym, że ma powstać system szybkiego diagnozowania endometriozy. Na razie jestem bardzo sceptyczna, ale oczywiście trzymam kciuki. Myślę, że takie sytuacje jak dzisiejsza tylko napędzają ten pociąg do przodu. Myślę, że fajnie by było, gdyby nasi rządzący słuchali tych ludzi, tych kobiet, które organizują się w różne grupy, kampanie, akcje społeczne i zobaczyli i posłuchali tego, co one mają do powiedzenia, bo jest bardzo dużo do zrobienia w tym temacie. Myślę, że można zacząć od słuchania kobiet, a my ich jednak ciągle chyba rzadko słuchamy. Czyli na przykład od oglądania i słuchania One Rano, wiem, bo dzisiaj Janusz, kobiety gościnnie były u nas w studiu. To była wielka przyjemność dla mnie. Sandra Hajduk, Kaja Gołuchowska, bardzo dziękuję, że byłyście z nami. To było One Rano, wiem. Janusz Ferter, bardzo dziękuję za dziś. Zapraszam do One Rano w przyszłym tygodniu.